Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnej recenzji nowego okrętu. I tym razem jest to dostępny w zbrojowni za Stal Austin, czyli krążownik tieru 10 yy, amerykański. Taka trochę Atlanta, taki trochę Colbert, ale zaraz tu sobie omówimy co do czego, yy, jak grać, żeby grało się dobrze i czy warto ten okręt sobie wziąć. Więc może zanim bitwa się rozkręci to ja wam pokażę. Taki ostateczny build, który wymyśliłem na ten okręt, bo ta bitwa była grana z tego co pamiętam, chyba na bildzie trochę innym niż ten, który wam zaprezentuję, ale to nic, chodzi o pokazanie jego możliwości i pokazanie wam jako takiego sensownego buildu na ten okręt. Więc tak, jeżeli chodzi o kapitana, to jak widzicie, na pierwszym slocie za jeden punkt jest tylko jeden perk, potem za dwa punkty mamy podpałkę i cel priorytetowy, czy jak to tam się teraz nazywa po nowemu, no ogólnie ilość celujących do nas okrętów, za trzy punkty mamy zwiększenie obrażeń pocisków do małych kalibrów. Tam tu mamy chyba 125 mm. Tak, 127 mm, przepraszam, także tutaj można sobie na to pozwolić i. Zasięg na, znaczy zasięg wykrycia nam nie wzrośnie, a wpływa to i na obeki, i na sapy, które mamy na tym okręcie. pepanców tutaj nie posiadamy. Do tego dochodzi adrenalina, nadzorca, ekspert przeżywalności, bo pula HP jest dosyć mizerna, bo to jest tylko 30 tysięcy na TR-10, no to 3,5 to jest 10% praktycznie ponad nawet tego stanu, więc można tego perka wziąć. No i kamuflaż. Nie brałem. Y tego działo nowego, tego ostatniego perka, który jest polecany za czwórkę, gdyż tutaj, nawet jak ktoś nas wykryje, to mamy booster do reloadu na bliskim dystansie. Także to w zupełności wystarczy, żeby gościa wysłać do portu, jeżeli nie, to mamy jeszcze torpedy. No i chyba, że tego boosta nie mamy, no to te 8% przy przeładowaniu rzędu 8 sekund nam dużej różnicy nie zrobi. Także wydaje mi się, że to będzie optymalny build. A tak prezentują się ulepszenia. Na pierwszym slocie przeżywalność głównej artylerii, bo wieże będą padały często, również będą nam padały wyrzutnie torpedowe. Na drugim slocie wydłużenie czasu działania hydro na trzecim slocie przedłużenie, znaczy zwiększenie przeżywalności wyrzutni torpedowych. Na czwartym y zwiększenie skrócenie czasu rozpędzania się, potem camo i na ostatnim slocie zasięg, bo tu mamy bazowo zasięgu 15 km, co na tym tierze wydaje mi się troszeczkę skromne, biorąc pod uwagę to, że tu nie ma dymu ani niczego takiego. Także przejdźmy teraz do oglądania sobie bitewki. Jeżeli będzie gdzieś będziemy potrzebowali jakichś statystyk, to jeszcze przytoczę je na bieżąco. Tutaj ta bitwa jest rozgrywana już bez ifhe, bo to ifhe sobie zamontowałem na początku z nadzieją, że będę używał obeków jednak częściej. O pięknie tutaj postawiony dym i możemy sobie próć do Moskwy za darmo praktycznie. Mamy włączony booster do reloadu, zobaczcie jak zaraz będzie tłukło pięknie. No i teraz doszedł nam jeszcze perk, który zwiększa obrażenia z pocisków właśnie tego typu, czyli przeciwpancerno odłamkowych i odłamkowo burzących kosztem zwiększenia zasięgu wykrywalności, ale tutaj kaliber nie przekracza tego wymaganego tam, więc mamy w zasadzie jedynie plus w postaci zwiększenia tego damage'u. SAPy tutaj to będzie nasza, nasze główne uzbrojenie w tym okręcie, także Obeczki będą używane bardzo sytuacyjnie. Muszę troszeczkę przeregulować dźwięki. O, tak może, żeby tutaj nie przeszkadzało. I tak widzicie wystrzelone 20, znaczy nie przepraszam 100, 100 pocisków, mamy już 50 koła prawie nastukane, także jeżeli mamy aktywny booster to jesteśmy w stanie pluć naprawdę potężną ilością y, pocisków i to, ten damage leci bardzo szybko. Jeżeli y, będziemy grali tym okrętem z kimś w dywizjonie, najlepiej na przykład z nie wiem z Wusterem czy z Minotaurem, taki dywizjon to już w ogóle byłby OP, no to y, bierzemy sobie gościa, który nam radaruje, włączamy booster, jak pojawia się dedek to go w ciągu kilku, Kilkunastu sekund nie ma po prostu. Nie ma opcji, żeby ten niszczyciel uciekł przy takim gradzie pocisków, i zwłaszcza, że to są sapy. Także ten damage będzie się sypał i to mocno. Jeżeli chodzi o wytrzymałość okrętu, to tutaj moi drodzy nie ma szału, bo pula HP jest mizerna. Widzicie, to jest 30700. Dlatego też zwracamy uwagę na to, że ta bitwa jest zagrana na inaczej skonfigurowanym kapitanie, także, no ale mniej więcej widać, co ten okręt potrafi. Mamy tu jeszcze wyrzutnie torpedowe, o których też nie, nie, też nie wolno w zapominać, gdyż te torpedy, moi drodzy, mają 10,5 km zasięgu. Maksymalny dym tych torped wynosi ponad 19 tysięcy, także to jest przyzwoita liczba, biorąc pod uwagę, że to są wyrzutnie pięciorurowe, także 5 torped na burtę to nie jest kid do tego prędkość torped to jest 66 węzłów, wykrywalność z powierzchni 1,4. Czas reakcji to jest 8,2 sekundy. Niby długo, ale no, jest możliwość wykorzystania, jest, bo nie wolno tych torped lekceważyć. Wykrywalność to jak widzicie nie jest duża, bo 9,3 wynosi ona z powierzchni, oczywiście z ulepszeniami wszystkimi skillami. A z powietrza to jest 6 km, czyli równo tyle, ile wynosi zasięg naszej pelotki. Pelotka samoloty sieka dosyć intensywnie. Mamy do tego jeszcze rozbicie, które możemy sobie w kryzysowej sytuacji odpalić. I naprawdę ten, ten okręt sobie z samolotami radzi bardzo ładnie. Pewnie zaraz mi to jest zarzuci, że ja mocno ten okręt zachwalam, ale to jak widzicie jest korążownik lekki czyli okręt, które, którego typu ja bardzo lubię bo lubię Minotaura, lubię Ustera, lubię Atlantę. No i ten okręt w zasadzie też mi się tu ładnie wpasowuje w ten mój styl gry. Ktoś powie, że jest sytuacyjny, to tak, tak samo jak w przypadku Atlanty, jeżeli Atlancie dopisze mapa taka, gdzie mamy odpowiedni teren, za którym możemy się schować i za którego możemy strzelać, no to Atlanta będzie stukała fajne wyniki, a jak nam rzuci jakąś tam otwartą mapę, gdzie ciężko będzie znaleźć jakąś osłonę terenową, no to już robi się większy problem. Tutaj jest podobnie. Na szczęście mimo wydłużenia zasięgu dzięki ulepszeniu na ostatnim slocie jesteśmy w stanie sobie tutaj w miarę celnie strzelać. Ten czas lotu pocisku nie jest specjalny. O, tutaj dostałem bułeczkę. Ten czas lotu pocisków nie, nie wydłuża się aż tak mocno, żeby brać jakieś tam ogromne poprawki. Tutaj te pociski latają na tyle... Jeszcze krótko do celu, nawet na dużych dystansach, że nie musimy właśnie tego jakoś specjalnie rozwlekać. No i mamy do tego jeszcze hydro, które tam w jakimś tam jest nam w stanie pomóc w takiej sytuacji, kiedy ktoś na blisko próbuje nas tutaj podejść lub chce storpedować. No wiadomo, do czego hydro służy, nie muszę tłumaczyć przecież. Więc tak, czy okręt jest sytuacyjny? No. Nie powiedziałbym, że aż tak bardzo sytuacyjny, na pewno wymaga odpowiedniego pozycjonowania się i wykorzystania spota od drużyny, bo jak zagramy sobie sami na jakiś większy cel, no to no, raczej szybko zejdziemy. To jest okręt do wsparcia, a nie do y, prowadzenia głównego ataku, bo on sobie po prostu nie poradzi. Tutaj ani pancerz, ani HP na to nie pozwalają. Tu musimy być wsparciem dla okrętów puszujących lub dla niszczycieli. Bo samodzielnie to tam za wiele nie wywalczymy. No, jeżeli oczywiście mamy spota, no to jesteśmy w stanie szybko zmienić praktycznie większość celów. No może z pancernikiem sobie na jednym buście nie poradzimy, ale na pewno sporo samo zabierzemy. Także, gdyby mnie ktoś zapytał, czy ten okręt warto sobie sprawić, to jeżeli ktoś lubi właśnie taką przywyspową technikę gry, gdzieś tam przytulanie się do wyspy, szukanie przestrzałów, korzystanie ze spota, wspieranie swojej drużyny, to powiem, że ten okręt jest super. Jeżeli ktoś szuka okrętu, który będzie sam pchał albo trzymał flankę, albo sam wygrywał bitwy, to to zdecydowanie nie jest ten adres. Ten okręt, jak ma y, wsparcie i ma kogo wspierać, to sobie poradzi, bo jak nie ma spota, no to jest bida, bo korzystając z osłon terenowych, no niestety nie widzimy wszystkiego, no ale też chodzi o to, że przeciwnik nie widział nas, także tutaj y, coś za coś. Tu będzie bliskie starcie z Kremlem, tu będzie włączony również boost. Do przeładowania, także sobie zerkniemy za chwileczkę, bo on teraz ustawia mi się tak, że ja go nie jestem w stanie tutaj storpedować. No jest już na tyle blisko wyspy, że nie mogę też przestrzelić, dlatego teraz będę ruszał do przodu. I zobaczycie sobie jak to się tutaj ten damage posypał pięknie. Różne opinie o tym okręcie słyszałem. Yy, większość z nich była mocno raczej niepochlebna, bym powiedział. Ale jeżeli ten okręt jest odpowiednio zagrany, to wydaje mi się, że jest niesamowicie mocny. Spójrzcie teraz, w jakim tempie ten damage tutaj rośnie i jak szybko topnieje HP na yy, pancerniku. Czy tu trzeba coś komentować? Wydaje mi się, że wystarczająca wystarczająco dobra reklama tego okrętu. Tak jak w przypadku wszystkich lekkich krążowników, czy to Atlanty, czy Minotaura, czy Ustera, czy no nie wiem co tam jeszcze może być, Iriana na przykład, czy Kutuzowa. Odpowiednie wykorzystanie drużyny jest kluczem do tego, żeby ten okręt nam robił robotę, bo to nie jest maszyna, która będzie Wam tutaj... Sama sobie radziła na flance, sama trzymała tą flankę, czy sama ją pchała, no ale to już się powtarzam. Także jeżeli komuś odpowiada taki właśnie tryb gry wsparciowy, to ja jestem jak najbardziej za tym, żeby ten okręt kupić. Pewnie zastanawiacie się, jaką cenę bym tu dał. To były pierwsze moje bitwy, tam chyba trzecia czy czwarta bitwa, którą oglądacie. Ale teraz po 10 bitwach, które zagrałem już na tym okręcie, bo teraz sobie wyznaczyłem taki próg, że robię recenzję dopiero po tym, jak zagram 10 bitew na danym okręcie, żeby mieć jakiś podgląd na całe spektrum tego, co on w bitwach wyczynia. To 10 bitew wydaje mi się, że jest wystarczająco, żeby wyrobić sobie jakieś tam zdanie. To powiem Wam, że jeżeli chodzi o cenę, to no, pewnie będziecie zdziwieni, że tak wysoko, ale zastanawiam się nad 8,5. Z tym, że tak jak mówię, to nie jest okręt do wygrywania bitew, to jest okręt do tego, żeby komuś pomóc w walce z jakimiś tam większymi celami czy z dedekami. Jeżeli odpowiednio zagramy, to jesteśmy w stanie naprawdę masę frajdy z tego okrętu sobie tutaj wycisnąć. No, w ostateczności możemy torpedować. Zasięg torped mamy większy niż zasięg spota, więc ostatecznie możemy być niszczycielem. Prędkość plucia ogniem na tym włączonym buście jest masakryczna i bardzo szybko te czerwone okręty będą topniały pod takim ostrzałem. Wydaje mi się, że to co chciałem powiedzieć, to powiedziałem już na ten temat. Jeżeli ktoś ma kapitana na przykład z Atlanty, to może sobie tutaj spokojnie go przerzucać. No, przy czym IFHE nie będzie za mocno potrzebne, bo ja też nastawiałem się na to, że IFHE będzie jakimś tam dodatkowym bodźcem dla tego okrętu, ale jednak ten perk, który zwiększa obrażenia, jest też lepszym wyborem bo nie tracimy szansy na pożar, a w ostateczności możemy sobie na te obeczki przełączyć i po prostu skorzystać z tego, że będziemy gościa próbowali zapalić, no bo niestety pepanców nie mamy, także na blisko jesteśmy też dosyć wrażliwi i nie mamy takiej y, siły ostrzału jak to mają inne krążowniki, bo no niestety tych pepanców nie przełączymy i nie wsadzimy komuś kilku stadel w bliskiej odległości. to musimy polegać już tylko na y, swoich y, sapach niestety. Nie chciał umrzeć, ale umarł. No i to już będą ostatnie momenty tej bitwy. To zostało tych okrętów już przeciwnikowi niezbyt wiele. Także pozwolę sobie nieco przyspieszyć. Tu już pełna wyjebka, nawet widzę, że rundownie nie celuje, także ja sobie do niego strzelam. O, 6000 tysięcy wchodzi z salwy. SAPY to jest potężna broń, dosyć łatwo obsłudza amunicja, także to jest niewątpliwie plus tego okrętu. No oczywiście jak mamy już całkiem kiepski kąt, no to wiadomo, przełączamy sobie na obeczki, a korzystając z tego buildu, który Wam pokazałem, nie tracicie szansy na pożar, macie większy damage i macie dodatkowy procent na podpalenia, także jesteśmy w stanie sobie tutaj z przeciwnikiem nawet skontowanym jakoś sensownie poradzić. Przy czym no, sapy też jakoś tam wielkich rykoszetów nie robią, jak tłuczemy po nadbudówkach, to będzie chyba wchodził całkiem ładny damage. 165 tysięcy i tutaj dokończamy sobie runa. Gdzieś tam, gdzieś tam sobie jeszcze czai się lotniskowiec, także też pozwolę sobie tutaj nieco przyspieszyć. No to już będzie tylko stukanie damage na lotniskowców w zasadzie do końca bitwy. I tłuczenie samolotów, które będą gdzieś latały w pobliżu. Także podsumowując, okręt specyficzny, bo lekki krążownik, który raczej nie nadaje się do jakiejś tam otwartej walki, ale jeżeli będzie wsparciem dla drużyny, będzie odpowiednio ustawiony i będzie miał w co strzelać, to będzie robił naprawdę potężne ilości obrażeń. Widzicie, że to jeszcze wsparcie wpada i szybko ten damage tutaj leci na tym grafie. Mimo, że sporo pocisków trafia w pokład też, no to jakoś tam ten damage sobie tutaj posuwa się do przodu. Także gdyby ktoś mnie zapytał, oczywiście mówię tu o fanach lekkich krążowników, czy ten okręt warto brać? Ja warto jak najbardziej i daję mu 8,5 na 10. Tutaj brakuje trochę tej puli HP i no, w dywizjonie byłby przepotężnym okrętem, ale samodzielnie musimy grać nieco ostrożniej, no ale to w zasadzie na wszystkich krążownikach tego typu, także jak dla mnie, jak najbardziej warty okręt zakupu i ja chyba będę zbierał sobie na niego stal, o ile wrócę na konto europejskie, a jeżeli nie, no to będę zbierał na niego stal na innym koncie, na którym obecnie gram, także w tym materiale to jest wszystko, dziękuję za uwagę, do usłyszenia i na razie.